Udział w konkursie Bildera nam przede wszystkim pozwolił zrobić projekt zupełnie inny niż robimy na co dzień w szkole. Także tematyka zadań różnorodna i zupełnie inna niż te, które robimy normalnie ćwicząc. Tak, no mogliśmy zająć się takim tematem, którym nie możemy zająć się na co dzień na uczelni i też dokładniej go zbadać, niż dlatego, że miałyśmy na to tak naprawdę więcej czasu. Jeśli chodzi o to, co było najbardziej dla nas czasochłonne, to nie spodziewałyśmy się tego, ale najbardziej czasochłonne było dla nas już potem przedstawienie tego projektu w taki sposób, aby jury mogło go zrozumieć i zrozumieć koncepcję tak, jakbyśmy chciały, żeby zrozumieli. Trudne było dotrzymanie wszystkich terminów dla nas, robienie wszystkiego na czas, nie przekładanie, zwężenie w czasie. I wydaje nam się, że konkurs Builder jest fajną okazją dla właśnie młodych studentów architektury do tego, żeby zrobić pierwszy konkurs, dlatego, że to był nasz pierwszy konkurs, który robiłyśmy i fajnie jest jakieś tam osiągnąć już coś. Osiągnąć sukces, tak, daje kopa do dalszego działania. I pokazuje, że warto. Też udało nam się spotkać pierwszy raz w sumie aż tak wielu architektów. I porozmawiać można właśnie potem już na gali porozmawiać. Nawiązać konkretne kontakty.